Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, teraz musimy skonfigurować tutaj sterowanie naszej postaci. W tym momencie mamy tutaj scenę, czyli tak naprawdę mamy zbiór modeli. Nawet jeśli klikniemy play, to zobaczmy efekt. Mamy czarny ekran. W tej mapie nie ma nawet kamery, która mogłaby cokolwiek nam tutaj pokazać. No i teraz my w pierwszej części kursu kawałek po kawałku składaliśmy sobie to sterowanie kamerą. Pokazałem, jak poruszać postacią, tą naszą kapsułką za pomocą klawiszy strzałek, zarówno poprzez czytywanie klawisza, jak poprzez czytywanie tych osi. Dodaliśmy sobie kamerę, najpierw na sztywno, potem skorzystaliśmy z tej kamery z CineMachine. No i jak się domyślacie, to są procesy, które tak naprawdę w każdej grze każdy programista robi od nowa, robi to samo. Więc Unity postanowiło trochę wesprzeć programistów i przygotowało właśnie zestaw takich paczek darmowych w Asset Store. Są dostępne w kategorii Essentials. I tutaj jak sobie przeskrolujemy nieco niżej, to wiele z nich jest wydanych przez Unity Technologies, ale również jakichś innych autorów i partnerów Unity. No i w tym momencie tutaj mamy na przykład cały zestaw do sterowania z trzeciej osoby, a my szykujemy się na grę z pierwszej osoby, więc mamy tutaj first person character controller. No i to jest zestaw, to co widzimy tutaj na podglądzie, zaopatrzony również w taką scenę demo, żeby sobie to przetestować. To chcemy teraz pobrać do naszego projektu. A więc klikam. Ja już to wcześniej dodawałem przy okazji innych kursów do moich assetów, dlatego tutaj nie zaskakuje mnie to, że zamiast Add to my assets mam Open in Unity, bo to już po prostu jestem zalogowany, więc mechanizmy strony sprawdziły, że mam to już w moich assetach. Klikam Open in Unity, a wy tradycyjnie Add to my assets i potem Open in Unity. To, co od czasu do czasu może być potrzebne, żeby sprawdzić, jak już dany asset pobierzecie, to czy przypadkiem nie ma do niego aktualizacji. Tutaj w 2D Game Kit jest taka ikonka strzałeczki w górę, czyli najpewniej jest właśnie nowa wersja do pobrania i można to sobie zaktualizować. Najechałem na to, zaznaczyłem. Tutaj widzę, że mam tą wersję 1.8.1 i teraz zobaczmy, jest tutaj dostępny przycisk Update, czyli mogę sobie zaktualizować tą wersję do nowszej. A ja chcę to teraz wciągnąć do mojego projektu, więc klikam Import. Akceptuję. I czasem się zdarzy, że przy imporcie jakiejś paczki, która na przykład została stworzona nieco wcześniej, my odpalamy na nowszej wersji Unity, od czasu do czasu pojawi nam się jakiś komunikat. Zawsze warto go przeczytać. Jeśli macie problem z językiem angielskim, to nawet czasem warto przetłumaczyć. W tym przypadku mamy tutaj informację, że ta paczka używa nowego systemu, nowego input system, czyli tak naprawdę nowego sposobu pobierania tych informacji od użytkownika, jeżeli chodzi o naciśnięcie klawiszy, ruszanie myszką i tak dalej. No i trzeba to włączyć. Możemy używać albo starego, albo nowego, albo mogą być aktywne obydwa te systemy w naszym projekcie. I może to być za nas włączone,
ale włączenie tego nowego input systemu wymaga restartu edytora Unity. No i tutaj mamy pytanie, czy chcemy, żeby to się wydarzyło. Potwierdzam, klikam. Jest tutaj parę rzeczy, znowu zostanie przeanalizowanych. I Unity już się restartuje. I z powrotem nie uruchomiło się Unity. To okienko mogę zamknąć. I tutaj teraz będziemy sobie sprawdzać, co tam się pobrało, jak tego użyć, żeby móc sterować w naszej grze. Jeszcze raz tutaj odpalę, żeby zobaczyć, że nadal nic się nie zmieniło. Ciągle mamy tutaj tylko grupę modeli, nie ma żadnej kamery. No i teraz zachęcam Was do tego, żeby się wspierać tymi asetami z Asset Store'a czy z innych stron gdzieś tam w internecie, i po pobraniu takiej paczki gdzieś pojawi się nowy folder. Tutaj widzimy, jest to ten standard asset i czego szukać w tych nowych folderach. Jeżeli szukacie takiego, tak jak my tutaj, czegoś gotowego do sterowania, to po pierwsze gdzieś zawsze albo w głównym, albo w folderze o nazwie docs, documents, documentation, różnie się to nazywa, jest instrukcja. W tym przypadku mamy to tutaj w postaci pliku PDF-a i warto to przeczytać. Tutaj mamy podział też na taki tematyczny, ja może zmienię widok na listę, i mamy input system, mamy tutorial info, ale mamy tutaj to, o co nam chodzi najbardziej, czyli first person controller. I zawsze przejrzyjcie, czy jest gdzieś folder prefabs. W prefabach będą te rzeczy niejako gotowe, przygotowane, skonfigurowane po to, żeby jak najprościej przeciągnąć to na przykład na scenę i może już działa, a może coś trzeba jeszcze podłączyć po prostu już w inspektorze, przeciągnąć jakieś obiekty i tak dalej. Pierwsze co robimy, to przeciągamy player capsule do naszej sceny, czyli przeciągam player capsule tutaj do hierarchii. Dwuklikam, żeby go odnaleźć gdzieś w naszej scenie. Ok, widzę gdzie jest. I wyciągnę tutaj, czyli Ctrl i Shift, i wewnątrz tego okienka wyciągam go na środek ulicy. Teraz F, żeby się do niego zbliżyć. No, widzimy, że jest różowy, czyli gdzieś tam ten materiał też trzeba mu będzie skonwertować, ale przy okazji zwróćmy uwagę, czym ten player capsule jest. Game Object z transformem, tak jak wszystkie inne, jest prefabem, więc ma te trzy opcje tutaj na górze, Open, Select i Overrides. Ma komponent Character Controller do sterowania tą postacią. Tutaj jest skrypt napisany właśnie przez Unity do całego skonfigurowania ruchu tego naszego bohatera, czyli mamy tutaj te wszystkie zmienne Move Speed, Sprint Speed i tak dalej, do tego, żebyśmy mogli w prosty sposób sobie ustawić prędkość, szybkość biegania. Z Shiftem możemy tutaj biegać, skakanie pod spacją, grawitacja i tak dalej. Natomiast poza tym wszystkim, to jest ciągle po prostu skrypt napisany w języku C#, o czym informuje nas ta ikonka, i dwuklikając w to po prostu wejdziecie do skryptu i możecie sobie zacząć analizować, na ile to jest podobne do tego, co pisaliśmy w tych prostych skryptach na początku kursu, i zacząć sobie porównywać, analizować, co tam może działać i jak to się odbywa. Wiadomo, że na tym etapie programowania sami nie wymyślicie takiego skryptu, ale ucząc się z kodu innych skryptów, wiele możecie zyskać. Przejadę teraz dalej w poszukiwaniu tego materiału.
Tutaj są jeszcze, aha, tutaj jest kapsul, więc to prawdopodobnie będzie właśnie ten materiał. Zaznaczam go i tradycyjnie konwertuję. OK. I wracam do pierwszego modułu. Czyli wciągnęliśmy tego naszego bohatera. No jak teraz klikniemy play, to możecie zgadywać, co się wydarzy. Nadal nie mamy w scenie kamery. Dodaliśmy ten obiekt, ale nie ma kamery. Więc wracam do tego miejsca, z którego przeciągnąłem ten prefab. I tutaj bardzo nam się przyda jedna opcja z prefabów, czyli zaznaczam ten obiekt, wyświetlam go sobie w inspektorze i wykorzystywaliśmy już open, żeby otworzyć ten prefab do edycji. Wykorzystywaliśmy overrides, żeby sprawdzić, gdzie są jakieś zmiany do zaakceptowania, a select właśnie w takich sytuacjach jak ta bardzo się przydaje, czyli mam obiekt w scenie, a chcę go teraz szybko odnaleźć w folderach. Klikam select i tutaj otwiera mi się i zaznacza właśnie ten prefab, na podstawie którego jest obiekt w hierarchii. Kiedy jeszcze to się bardzo przydaje? Jeśli macie na przykład, zrobiliście las i macie 15 bardzo podobnych prefabów drzew, jedne są wyższe, niższe, jakieś tam inne zróżnicowanie i chcecie zmodyfikować jakieś jedno konkretne w tym waszym lesie, ale macie ileś tam podobnych tych obiektów, więc klikając ten select wskaże wam właśnie ten dobry wzorzec. No i my wracamy do naszych problemów. Tutaj obok mamy prefab main camera. Przeciągam go na scenę. Już ta ikonka może nam podpowiadać, że ta main camera zawiera w sobie CineMachine Brain. Już coś ta kamera wyświetla. No to klikam ponownie play. Kamera sobie stoi w miejscu. Ja tutaj ruszam myszką, klawiszami. Nic się na razie nie dzieje. W żaden sposób nie mogę być aktywny. Jak nacisnę Escape, to odzyskuję kursor, żeby móc wyłączyć to. Więc mamy już te mechanizmy, tylko musimy je jeszcze dobrze skonfigurować i zaraz będziemy biegać po naszej scenie. Zaimportujcie te paczki i słyszymy się w kolejnym odcinku.